Cieszę się bardzo, że zawody strażackie wracają do Opola. Serdecznie chciałbym zaprosić oczywiście strażaków nie tylko z Opola do udziału w tych zawodach i samych mieszkańców do oglądania, podziwiania, kibicowania, bo zawody są niezwykle atrakcyjne. Oczywiście też zapraszam do odwiedzin z dziećmi, bo będzie tam taki specjalny tor również dla dzieci. Ja oglądałem parę lat temu, jak mój syn się fantastycznie na tym bawił. Myślę, że teraz też się wspólnie będziemy na tym bawić, także zachęcam rodzinnie do trzymania kciuków, szczególnie za strażaków z Opola, a tych, którzy mają siły, czują się sprawni, do wzięcia udziału w tych zawodach. I oczywiście gratuluję panu komendantowi za organizację, za przygotowanie tego, co przed nami, bo na pewno jest to formuła atrakcyjna i będzie cieszyła nas podczas Dni Opola. Tego typu zawody w tym roku odbywają się w 4 miejscach w Polsce. W Opolu jest to pierwsze miejsce, w którym się odbywają. Oprócz tego jest piknik, o którym pan prezydent wspominał. Ja oczywiście z swojego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za wsparcie, dlatego że bez tego wsparcia te zawody nie odbyłyby się. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, żeby te zawody były tak samo atrakcyjne, jak były 5 lat temu, a nieodzębnym właśnie elementem tych zawodów jest piknik, gdzie tysiące rodziców z dziećmi przychodziło i się serdecznie bawiło. Zaproponujemy państwu i ściankę wspinaczkową, i wejście na drabinkę strażacką. Będzie można ubrać aparat powietrzny i przejść się po zadymionym pomieszczeniu. Dzieci będą mogły poskakać na dmuchańcach, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie albo skorzystać z zabawy z animatorem. Tor składa się z 6 elementów, które są, tak jak powiedziałem, bardzo zbliżone do elementów, które wykonujemy podczas działań. Praca fizyczna jest wysoko beztlenowa. Osiągnięcie bardzo dobrego czasu wymaga nie lada wysiłku, gdyż ten sprzęt, który używamy na co dzień, jest ciężki. Około 30 do 35 kg potrafimy ważyć więcej z całym oporządzeniem strażackim. Konkurencja składa się z 6 etapów. Pierwszym etapem jest wejście na wieżę, która symuluje blok, budynek mieszkalny. Jest to kondygnacja około 3-4 piętra. Wchodzimy na tą kondygnację z pakietem wężowym, czyli z 2 wężami o wadze 20 kg. Mamy go na ramieniu. Oczywiście wchodzimy w pełnym oporządzeniu strażackim. Następnie wciągamy pakiet wężowy, który jest zawieszony na linie. Wciągamy go na górę. Następnie zbiegamy po schodach, gdzie dochodzimy do momentu symulatora wyważania drzwi za pomocą młota, który waży około 10-12 kg. Następnie robimy slalom między hydrantami, a taką wisienką na torcie jest manekin, który waży 80 kg i trzeba go około 40 metrów ewakuować. Czasy sięgają minuta 10, minuta 15.